Od 16 grudnia o dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD, odnoszącym się do hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, działalności organizatorów turystyki, działalności obiektów sportowych jest to rozszerzenie dotychczas obowiązującej tarczy 5.0, zwanej turystyczno-branżową. Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 roku jest opodatkowana. Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 roku. Wnioskować o dodatkowe świadczenie mogą przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej raz postojowe. Dodatkowe świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy, po raz kolejny nie wcześniej niż w miesiącu, następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną, dlatego ZUS może wystąpić o informacje na temat sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy oraz otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Informacje te są potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej. Oświadczenie postojowe nadal mogą się ubiegać przedsiębiorcy czy osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, jeżeli są spełnione warunki do ustalenia prawa do świadczenia na podstawie dotychczasowych przepisów. Wnioski o oświadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek o świadczenie postojowe należy przekazać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUEZUS. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, ZUS wydaje decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego i decyzja zamieszczana jest na PUE-ZUS lub jest przysyłana pocztą. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu według zasad kodeksu postępowania cywilnego za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składane jest pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji. Kolejne branże będą mogły skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego już od 30 grudnia, a osoby wykonujące umowy cywilnoprawne na rzecz szeroko rozumianej kultury od 15 stycznia 2021 roku.